Dobry dzień, dobry dzień, dobry. Witam się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Zapraszam dzisiaj w kolejny poniedziałek na kolejne tutoriale Izuni. No jak widzicie, dziś będziemy pracować z papierami South Flowers od Craft O'Clock Soul Flowers. Mariusz, dzięki. Dobra. Nie zabierajmy dużo czasu sobie nawzajem. Skupmy się na tym, co będziemy robić dziś. Dziś będziemy robić kolejną kartkę pop-up. Mamy tutaj przygotowane wycinanki, mamy przygotowane papiery. Mamy, jak widzicie, pod spodem tego wszystkiego papiery na razie i wycinanki odłożę, bo to nim do tego dojdziemy, to jeszcze sporo czasu minie. Ale jak widzicie, oprócz dwóch prototypów tej kartki, Mam w końcu swoją, swój trymer, bigownicę. Jest to produkt z We Are Memory Keepers. Ja go kupiłam mnóstwo lat temu. Naprawdę, no z 5 na pewno ma to narzędzie. I mi po prostu skończyły się te nożyki. Ja pomimo tego, że no, w międzyczasie kupiłam sobie gilotynę, cięłam gilotyną, oczywiście papier. I ja dalej jestem gilotynowa i uważam, że gilotyna to jest najwspanialsza rzecz na świecie. Natomiast czasami do takich projektów jak dzisiejszy bardzo się przyda właśnie trymer i taka bigownica, najlepiej z nim połączona. Oczywiście, że tak nie musi być. Możecie mieć osobno trymer i osobno bigownicę, możecie mieć gilotynę i osobno bigownicę. No to wiecie, każdy pracuje na tym, co ma. Ja akurat mam narzędzie, które dziś będzie mi super się sprawdzało w mojej kartce. A dziś zrobimy sobie oto taką kartkę. Taką kartkę pop-up. Ja nie wiem, czy to jest taki dosyć pop-up. No ale powiedzmy, że pop-up, tak? To jest mój prototyp, więc on się nie składa, no bo nie jest zbigowany za dobrze. To jest mój pierwszy prototyp. A to jest drugi prototyp, trochę większy. Ale no działa na takiej samej zasadzie. Tylko to się strasznie wygina, bo to jest prototyp zrobiony na papierze do ksero. No to wiadomo, że to, wiecie, za dobrze nie działa, nie? Ale, znaczy, nie jest to zbyt stabilne, bo działa dobrze. Natomiast to jest zbudowane z papieru 250 gram. Ja używam Copy Color papieru i jak go dobrze zwiguję, to ona się będzie składać i będzie tak wyglądać. Ten pop-up jest wykorzystywany często w kartach do albumów. Znaczy, czy często, to nie wiem, ale no parę razy widziałam, że podobnie rozkładające się pop-upy występowały w albumach. Kto wie, czy ja tego też w albumach używać nie będę, bo to jest po prostu no, bajecznie proste, tak? Potrzebujemy dwie kartki o wymiarach u mnie 5¾ na 11,5 cala, czyli tu mamy 11,5, a tu mamy 5¾. Bigujemy ten papier na 5¾. No to pierwsze to bigowanie to nie jest w ogóle, wiecie, w ogóle to nie jest żaden tam eksperyment. No po prostu bigujemy w połowie, tak? Czyli w 5¾. I przygotowujemy sobie drugą taką samą bazę, identyczną. I bigujemy ją na 2,7. 2,7. Później 5¾. Później 8,5. Tak, ja te wymiary będę jeszcze wszystkie raz podawać. 8,5. Będę te wymiary wszystkie jeszcze raz podawać, jak już będziemy robić. Więc na razie przygotujmy sobie dwie takie kartki. Dwa kawałki takie kartki. Czyli jeszcze raz powtarzam. 5¾ na 11,5 razy 2. No to do zobaczenia za chwileczkę. To mamy docięty papier. Mamy docięty papier na 5¾. 5¾ na 11,5. I tu też mamy 11,5. I teraz chciałabym zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz, że ten papier jest odrobinę węższy
niż 5 i 3 czwarte. Ja to sobie tak odmierzam, że tu wstawiam trymer i jak dosunę do trymera, do ostrza, to jestem na 0, tak? Więc widzicie, że tutaj jest 5 i 3 czwarte, a ja przesunęłam sobie tutaj o szerokość tego ząbka. To są dosłownie 1,5-2 mm i sobie, że tak powiem, to docięłam odrobinę węższe. I to jest ta druga baza, tak? Odrobinę węższa, ta, która wejdzie nam do środka. Więc bigujemy teraz tą bazę 5 i 3 czwarte na 11,5, bigujemy dokładnie na 5 i 3 czwarte, czyli tylko na pół, tak? Tylko na pół. Składamy, wygładzamy, chociaż akurat wygładzanie na bigownicy nie jest za dobrym pomysłem, bo powstają nam czasami takie ząbki tutaj na tam, gdzie wygładziliśmy. Jeszcze chciałam sobie papier trochę wygładzić po ostrzu. To jest moje ostrze bardzo nowe. Jego używam po raz pierwszy dzisiaj do pracy, więc jeszcze troszkę potrzebuję pewnie, żeby wyrobić się i żeby dobrze ten papier ciąć, tak? Tu przejechałam odrobinę, ale to nic nie szkodzi. Ok, i teraz bigujemy. 2,7/8. 2,7/8. Postarajcie się tak nie mocno, ale nie, że mocno wbijamy kulkę czy kość i ciągniemy na siłę, tylko lepiej parę razy przejechać, wiecie, kulką czy tam kością, żeby to bigowanie było ładne, proste i żeby nam się nie załamał nigdzie papier, nie podarł, szczególnie kiedy robimy to z papierem o dużej gramaturze. Następne bigowanie 5 i 3 czwarte. Ja sobie to spokojnie, nigdzie się nie śpieszę, kilka razy. I następne bigowanie 8 i 5 ósmych. I teraz mam tą kartkę podzieloną po prostu na 4. I teraz jak już wiemy, że pierwsza baza to jest po prostu kartka złożona na pół, a druga po prostu zbigowana na 4, no to możemy sobie dobrać takie wymiary tej kartki, jakie nam się tylko i wyłącznie rzewnie podobają. Teraz przekręcamy tą kartkę z powrotem wzdłuż, czyli teraz jesteśmy tutaj na 5 i 3 czwarte i teraz z każdej strony bigujemy pół cala do tego pierwszego bigowania, które mamy tutaj teraz w poziomie, tak? Czyli tu biguję pół cala do bigowania, które przed chwilą zrobiłam. O tak. No i z tej strony to są 3, tak? Uskoki. 4. I z tej strony też biguję do bigowania na pół cala. Teraz mogę jeszcze sprawdzić, czy ja, aby na pewno z tej strony mam te pół cala, bo mam. I tu też mam. Ok. Czyli jakby bigowanie za nami. Teraz kto pracuje z gilotyną i albo z nożyczkami, to może odłożyć już trymer, a wziąć gilotynę bądź nożyczki. Bo teraz musimy tutaj z tego bigowania wyciąć cały ten środek. Całe to od tego bigowania razem z bigowaniem tutaj dotąd, tu też razem z bigowaniem trzeba to wyciąć. Zostaną nam tutaj dwa takie półcelowe paseczki. No to zacznijmy. Ja na trymerze, no to jest mi o tyle łatwiej, tak, że nie muszę tutaj, wiecie, za bardzo patrzeć, gdzie były te cięcia i gdzie ja mam to teraz wyciąć, bo to sobie po prostu ułożę i widzę. Ja wycinam razem z bigowaniem. Pewnie nikogo nie dziwi, że wycinam razem z bigowaniem.
Patrzę tylko, żeby mi się, żeby nie najechać na to, co ma zostać, tak? Co w moim przypadku z tym trymerem nie jest takie łatwe, bo tak jak mówię, używam go tego nożyka po raz pierwszy dzisiaj, więc nic nie ciągnę na siłę, tylko sobie po prostu nożyczkami tam, gdzie coś mi się nie docięło, to docinam. Wiadomo, że na tym białym papierze nie wszystko też dobrze widać, tak? Więc no, trzeba wziąć poprawkę na to, że nie wszystko dobrze widać. Teraz patrzę, czy ja to tutaj tak naprawdę źle wycięłam, czy co mi się tutaj stało. Nie no, dokładnie pół cala, ale widzę, że z jednej strony zostało mi bigowanie, ale już nie będę walczyć. No i teraz powiedziałam, żebyście odłożyli. A nie, dobrze. Trymer się już nie przyda. Tak, powinniśmy trzymać teraz tą kartkę, tak? Bo ona będzie teraz tutaj jakby wklejana do naszej bazy, ale no to za chwilę, tak? Czyli te wypustki zaginamy do środka, tak? Patrzymy, żeby tu było wszystko równo, bo to będzie widać. Więc dobrze by było, żeby to było równo i żeby nam to nie wylazło nigdzie. Ani za bardzo po bokach, ani po bokach, czyli tu, ani do środka, żeby nie za bardzo nie wpadało, tak? Tak się zastanawiam, czy ja tutaj nie powinnam tego trochę dociąć. Bo mi tutaj zostaje. Z jednej strony tego nie widać, natomiast z drugiej strony to widać, bo zostaje mi taki, jakby wiecie, od tego noża taki zakręt, nie? Nie wiem, czy ja tego nie powinnam obciąć. No, widzicie? On nawet sam chciał zostać obcięty. Tego nie będzie tu z boku pod tym widać, bo to będzie wsunięte pod papier, ale na całej długości, jak wystaje, no to wtedy będzie widać, tak? Jak jest za długie. I teraz to mi wejdzie pod papier, więc tym się tutaj, tym ząbkiem nie przejmuję. Tym też nie. Bardziej mi zależało, żeby tu było równiutko i prosto, bez żadnych, wiecie, wystających dziwnych części. No bo to będzie po prostu widać spod papieru, tak? No a tych ząbków widać nie będzie. I teraz tak, to schowaliśmy pod spód, to wyciągamy do góry, tak? To bigowanie drugie. Wyciągamy do góry, patrzymy, żeby było równo, dociskamy kością, równo z każdej strony, równo. To było do góry, no więc to będzie w dół. Też dociskam. No i teraz, jak będzie wyglądała nasza kartka w środku? No mianowicie tak. To będzie przyklejone tu. To będzie przyklejone tu. I tak się będzie otwierać, tak? I zamykać. Czyli tam będzie przyklejone po prostu, nie? No będziemy to sklejać oczywiście, jak będzie kartka zamknięta, nie otwarta. Jak kartka będzie zamknięta, nie otwarta, no bo wtedy w życiu by nam to nie chodziło, nie? Teraz jeszcze tak sobie patrzę tutaj. Ja to widzę od dołu. Wy pewnie u siebie też od dołu to widzicie. Ale na razie to zostawmy w spokoju. No dobrze. To tą część wewnętrzną kartki mamy gotową. Teraz trzeba się zająć tą zewnętrzną częścią kartki.
Interesuje nas teraz ten przód, w którym trzeba wyciąć ramkę. No i ja proponuję, żeby ta ramka była wycięta na 3/4 cala. Czyli od góry odmierzam 3/4. I od boku odmierzam 3/4. I to jest miejsce mojego pierwszego cięcia. Tak to tam wiecie, no każdy musi odmierzyć swoje, tak? Czyli tu mam 3/4. Dociskam, sprawdzam, czy ja mniej więcej jestem na tych 3/4 z wysokością. No ja oczywiście nie widzę, jak tak przyłożę. Tak. No i teraz wbijam się trenerem i ciągnę. Teraz z tej strony odmierzam 3/4. Tu już mniej więcej wysokość tego cięcia mam, tak? Czyli teraz mogę sobie raz jeszcze ułożyć na 3/4. Ja wiem, że to jest zabawy z tym i do mnie jedzie już moja linijka kwadratowa. Znaczy nie kwadratowa, tylko w kształcie literki T, tak? Więc to po prostu rozwiąże prawdopodobnie wszystkie moje problemy z tymi ramkami. No, zobaczymy, ale mam nadzieję, że tak właśnie będzie. No i tu jeszcze 3/4. Że ja będę mogła wtedy w prosty sposób narysować sobie linię. Ja nie będę musiała się tak bawić z przekładaniem tej kartki w tą i z powrotem. Chociaż to nie jest dla mnie żaden problem, tak? Ja tam mogę to sobie przekładać. Ale będzie dużo szybciej zapewne szło. I na pewno będzie zawsze prosto, tak? Więc nie będzie się trzeba przejmować, że coś jest krzywo. Tu się wycięło, tu się nie wycięło. Więc tu jeszcze raz trzeba przyłożyć. No i wiecie, jak nie ma tych linii człowiek tutaj narysowanych, no to za każdym razem musi bać się przez chwilę, że mu się to po prostu nie dotknie w tym miejscu, w którym się ma dociąć, nie? Bo tam wiecie, ja niby widzę, nie? Jakbym to robiła nie nagrywając, no to wsadziłabym głowę tam w ten trymer i widziałabym dokładnie, gdzie mam to odciąć. Natomiast kiedy to robię, mam u góry kamerę, no to nie chciałabym głowy wkładać w tą kamerę. Nie, no tu muszę jeszcze raz przejechać, bo to nie da rady. Teraz dojechałam. Można też oczywiście na każdym z tych rogów zaznaczyć sobie to kropką i nakłuć tą kropkę szpikulcem i wtedy będzie tak jak na nożyku czujemy, tak samo na trymerze będziemy czuły taki uskok. Po prostu wiecie, że nożyk już dojechał już do tej dziurki, nie? Teraz tu sobie jeszcze nożyczkami patrzę, że muszę troszkę poprawić. Bo mi tu jakieś takie farfocle zostały dziwaczne. Ten trymer no to jest świetna rzecz, nie? Jak się wycina papier, to wiecie, to tak szybciutko wtedy idzie, że szybciutko wtedy idzie, że z tymi ramkami, nawet jeśli tak się bawimy jak ja, to i tak jest to dużo szybciej, niż jak miałabym to wszystko odrysować, wiecie, z linijką, tak, wszystko odrysować i dopiero wyciąć nożykiem te ramki, no to wiadomo, że na tym trymerze to idzie dużo szybciej.
No i teraz został nam ten kwadrat, który wyciąłyśmy stąd. I ten kwadrat z dwóch stron, czy z czterech stron, zależy jak chcecie, żeby on był duży, zmniejszamy o 1/8. I ja też to po prostu zrobię. Tak, on ma 4 1/4, więc robię 4 1/8 z tej strony. 4 1/8 z tej strony. Tu miał więcej. 4 1/4 z tej strony. Z tej strony on ma 4 1/8, czyli 4. To mi taki niekwadratowy wyszedł ten kwadrat, nie? A, no to dobra, dobra. Nie powiedziałam tego. Dobrze. Obcięłam sobie z każdej strony 1/8. Czyli zmniejszyłam go tak naprawdę z każdej strony o 1/4. I teraz, jak tutaj będzie moja baza, to no, będzie tutaj moja baza, tak? O, to ten kwadrat przyjdzie tu. No i on nie powinien być, wiecie, zbyt duży. No bo on, żeby on się tutaj ładnie nam w tej, w tym kwadracie poruszał, tak? W tej wyciętej ramce. Tylko że on jest, jak na moje oko, to on jest po prostu za wielki tu. 4 1/8. Go sobie już teraz po prostu dopasuję. Do tego, jak ja chcę, żeby on tutaj w tym środku wyglądał. No zdecydowanie lepiej to wygląda, tak? Tak, zdecydowanie lepiej. On ma tutaj swoje miejsce. Z tej strony, z tej strony, z tej strony i z tej strony. Ta odległość powinna być mniej więcej taka sama. Nie musi być, nie? To może być prostokąt, nie? Ale ja chcę, żeby to był kwadrat. No okej, okay. I teraz przechodzimy do następnego ważnego punktu, a mianowicie do oklejania papierem kolorowym. Ja najpierw przypatrzmy się może przez chwilę tej kartce, która już jest sklejona, tak? Bo teraz na tym prototypie ja robię bardzo często prototypy, no bo wiadomo dlaczego, ja nie mam przestrzennego widzenia, nie? Więc ja robię bardzo często prototypy moich kartek. Co pozwala mi uniknąć, wiecie, jakichś tam dziwnych, takich no, kosztownych pomyłek, no bo wiadomo, że papier kosztuje, nie? Z których się nie da wybrnąć, bo jak się da z czegoś wybrnąć, to tam pikuś. Ale jak się nie da, no to już trochę boli. Teraz tak, patrząc na tą kartkę od przodu, tak? Czyli tak jakbym po otwarciu tej kartki. Czyli tak ją zrobię, żebyśmy widziały to samo. Do oklejenia jest ten kwadrat. Do oklejenia jest ta część i ta część. Tej części bym nie oklejała, bo ja tutaj postawię stempel i napiszę tutaj ze dwa słowa od siebie. Więc tej części bym nie oklejała. Natomiast zaglądając do tej kartki od góry, naprawdę od góry, tak? Teraz tu mam to, na co będę patrzeć jako osoba obdarowana. Tu będę na to patrzeć, a tu jest ta dziura, którą widać od góry. Więc w tej dziurze, którą widać od góry, ja okleiłabym przede wszystkim tą część, tak? Czyli spód bazy, ale moim zdaniem dobrze by też było okleić te dwa w środku. Nie? Nie zaszkodzi, że tak powiem. Będzie to ładnie po prostu wyglądać, wszędzie będzie kolorowy papier. No i teraz pamiętać musimy o tym, że nasza baza wewnątrz jest odrobineczkę mniejsza. Naprawdę odrobinkę ona miała być mniejsza, tak? Naprawdę odrobinkę. No u mnie to jest chyba 1/8, czyli tą 1/16 z każdej strony widać. Więc ja okleję spód mojej bazy tej, wiecie, kartki, bazy kartki. Cały.
Czyli tu przykleję papier. Tu przykleję papier. Jaki? Ludzie, no ja nie mogę się dzisiaj wysłowić w ogóle. Scrapbookingowy. Teraz tu zostawię wolne, tak? Potrzebuję tu, tu, tu i tu. Tu będę już mieć oklejone. Czyli potrzebuję cztery paski papieru skrapowego, który będzie miał wymiar 2,7 ma w tej chwili, więc powiedzmy 2¾ na 5¾. No nie, 5¾ nie. 5 5/8. Ma 5 5/8. Wymiar ma teraz 5 5/8, więc potrzebujemy powiedzmy 5,5, ale dla mnie to będzie za dużo. Za duża ramka, więc ja sobie zrobię pewnie 5,5, tak wiecie, po środku. A tutaj mamy wymiar 2,7, czyli tutaj potrzebujemy 2¾. 2¾. No dobrze, no to bierzmy się, że tak powiem, za wyklejanie naszego środka i tej bazy wewnętrznej. Nim ją przykleimy, bo zostanie nam jeszcze do zrobienia ta część też z ramkami. Więc wiecie, nie? Zostawmy na to trochę dłużej czasu. Ok, no to teraz wiemy, co mamy wykleić, wiemy, jakie mamy wymiary. Sprawdźcie jeszcze wymiary u siebie. Oklejamy papierem te cztery części i tą część. Jeśli chcecie wykleić tą część tutaj na zewnątrz, to oczywiście go ahead, nie mam nic przeciwko. Ja tego nie wyklejam, ponieważ ja tutaj przykleję, przyczepię, przystempluję stempel urodzinowy i tutaj będę miała miejsce na napisanie życzeń, takich powiem odręcznych. Tak więc ja tego nie oklejam. Oklejam te cztery części i tą dużą, to ta ma 5 5 3/8 to było, tak? Nie, 5¾. 5¾, więc będzie 5 5/8, papier na 5 5/8. Takie są wymiary u mnie. Spotykamy się po oklejeniu. No to jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że macie wszystko wyklejone. Oprócz tych ramek tutaj, z tej nie wiem, czy to widać jeszcze, tej lewej strony, ale z prawej strony powinnyśmy mieć wszystko zrobione. Czyli mamy oklejone przód kartki, mamy oklejone tył kartki i mamy oklejone spód bazy wewnętrznej. No i teraz nie zostaje nam nic innego, jak to skleić. No i teraz musimy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, u mnie ta kartka jest, jak to mówi moja koleżanka Scrap Queen, Skrapkę, to też moja koleżanka. Tiny shorter. Więc u mnie to jest też troszeczkę krótsze. Tutaj tego paska papieru ciemnego wychodzi nie za dużo, ale trochę wychodzi. Więc chciałabym, żeby też taki tiny wychodził z tej strony bocznej, czyli w tym momencie górnej. Więc tak to sobie tutaj układam, tak? Przykładam. Zamykam kartkę, bo muszę teraz jeszcze wymyśleć, jak przykleić ten bok, tak? I teraz jak widzicie, jak próbuję to zamknąć, to te paski są troszkę przydługie. One wchodzą na bigowanie, tak? One wchodzą na bigowanie, a to jest coś, czego nie chcemy. Więc po prostu bierzemy do ręki nożyczki i tam ze 3-4 mm, 3 obcinamy sobie te boki. I teraz jak to spasujemy jeszcze raz. Tiny, tiny, slightly, slightly. Mniej. I jak to sobie zamknę. No to teraz ewidentnie aż papier tutaj widać, tak? No i teraz jak to przykleję, to na pewno nic mi się nie będzie podnosić, podrywać, nic mi nie będzie tutaj się, wiecie, złego z tą kartką
robić. No i teraz, czy ta część musi być wyklejona? Pomyślmy. Jak ją wykleimy, to będziemy tutaj miały ten biały pasek taki, nie? Ale możemy to potem rozciąć i wykleić z dwóch części. I też tak chyba zrobimy. No, tak zrobimy. Dobrze. No to sklejamy. Tutaj zostawiam sobie odrobineczkę. A, najpierw to mogę tu przykleić. Przecież nie muszę tak kombinować jak konfigurkę. Czyli smaruję sobie klejem tutaj ten środek, który przykleję do papieru, tego skrapowego. W następnych tutorialach będziemy robić kartkę halloweenową. To już od razu, że tak powiem, mówię. I ona będzie też trójwymiarowa. Chyba nie pop-upowa, tylko po prostu trójwymiarowa. To sobie teeny, teeny, slightly, slightly patrzę, żeby było z obu stron tak samo. Już nie jest, ale no dobra. Jest. Jeszcze się udało przesunąć odrobinkę. Czyli tutaj wszędzie trochę tego ciemnego papieru spod spodu widzę. Zamykam. Najpierw może dociskam, nie? Ok. Zamykam. Smaruję te części klejem. I tu proponuję zrobić to dokładnie i rozsmarować klej. Dlatego, że jak tu klej wycieknie, to będzie bardzo trudno będzie go wytrzeć. I on musi tutaj dojść do tych części górnych, do tego bigowania górnego porządnie. Tutaj dotąd, tak, no bo tu będzie nam się podrywać papier, więc dobrze by było, żeby to było porządnie sklejone. Ok, mam nadzieję, że wszędzie sobie tutaj też dojechałam tym klejem do końca. I teraz zamykam. I zamykam. Przesmarowuję. Te wypustki w środku do przytrzymania tej kartki miały pół cala. Nasza ramka ma 3/4. Więc te nasze wypustki powinny się tam naprawdę wyśmienicie schować i kartka powinna dobrze pracować, co też się dzieje. No okej. Dobrze. No to teraz zostało nam tylko i wyłącznie oklejenie naszych rameczek. I co my byśmy tutaj wzięli na oklejenie tych rameczek? Ja bym wzięła kwiatowo-niebieskie. Kwiatowe niebieskie, czyli to było 5 3/4 na 5 3/4, więc ja bym sobie zrobiła tak, 5 5/8, 5 5/8 na 5 5/8. Na 5 5/8 i to już jest slightly teeny shorter. Tak, nawet za shorter moim zdaniem. No i teraz spróbowała wyciąć tą ramkę na 3/4, tak? Nie mam pojęcia, czy to się uda, ale czy to będzie dobrze, tak jak ja myślę, że to powinno być, ale zaraz się przekonamy. Nie myli się ten, kto nic nie robi, więc zaraz będziemy wiedzieć, czy to jest dobry pomysł, czy niedobry pomysł.
Na tym papierze oczywiście nic nie widzę, nie? Gdzie jest ta kreska? Bardziej czuję, gdzie mam dociąć, do którego momentu pod palcem, niż widzę. Tak, to jest w ogóle... Dobra, tu muszę dociąć ewidentnie. Tu muszę dociąć ewidentnie. Okej. Tu chyba przejechałam za daleko już. Nic to. Tu też muszę odciąć. Okej, tutaj doszłam, aż mi cyknęło. I tutaj też chyba. Tak, i jeszcze tu. Trzy, czwarte. No, o mały włos byłaby 1/4. A nie 3/4. To jeszcze. Trochę krzesło wydaje dziwne dźwięki, jak to zwykle u mnie. No ale nic na to nie poradzimy. Po prostu opiera się o biurko krzesło, a ja też jednak no, muszę coś widzieć, a jak przybliżę to do siebie jeszcze bardziej, no to wy wtedy nie będziecie nic widzieć, więc no wiecie. Zawsze jest jakiś dylemat artystyczny, nie? Tutaj widzę, że nie docisnęłam nożykiem. Nie wiem, czy wy też tak macie w waszych trymerach, ale jak tylko się tak zetnie, że tak powiem, delikatnie ten papier, nie dociskając nożyka, to on obecnie, ale ten papier spod spodu jakby wychodzi. Więc zobaczmy. Generalnie tej części proponuję nie wyrzucać, no bo ona się przyda do oklejenia tego kwadratu, tak? Tylko to chyba miało być tak. No właśnie, Iza, tak to miało być. No proszę Państwa, podoba się to dla mnie. Mogłoby być więcej tu wycięte, bo to będzie widać ten środek, nie? No tak. Teraz muszę wymyśleć, jak to zrobić, żeby ściąć ten środek jeszcze. No bo to musi być więcej ścięte niż 3/4. To powinno być ścięte może nawet na 7/8. No dobrze, czyli ja muszę teraz niestety wstać. Mam nadzieję, że Wam nie włożę głowy. Że Wam nie włożę głowy. Jak na 7/8. I za co ty gadasz? Na 5/8. Żeby była ta ramka. Teraz to chyba przesadziłam. Najwyżej wezmę jeszcze jeden arkusz papieru. I... Dlatego czekam z niecierpliwością na moment, w którym dojedzie moja linijka kształtem T. Bo to po prostu bardzo długo się przed nią broniłam, ale jakoś zawsze mi się wydawało, że to jest taki wymysł, nie? Że tam, no dobra, jak jest, to jest, ale nie ma jakoś tam potrzeby specjalnie wydawać miliony monet na Amazonie, żeby mieć linijkę typu T. To się okazało, że można ją kupić na temu i nie kosztuje miliony monet. No to też uczyniłam i ją zakupiłam. Tu jeszcze coś zostało. Nie zdziwię się, że teraz będzie... Nie zdziwię się po prostu, jak teraz będzie za duże, za małe, nie? Ale...
No ale proszę Państwa, no jest idealnie. No brawo ja. No brawo ja. No nie spodziewałam się tego już po sobie. No to już, jak już tak idealnie to wycięłam, to już to przyczepię. Teraz mam tą ramkę białą pod tą ramką, którą właśnie wycięłam z obu stron, nie? Czyli od wewnątrz i od zewnątrz. Nie chodziło mi wcale o to. Tak nie miało być. Tylko nie miałam innego pomysłu, jakby to teraz ściąć, żeby jej nie było widać od wewnątrz. Tak, bo no, od wewnętrznej strony też trzeba estetykę tej kartki zachować, tak? Więc no nie chciałam, żeby... Okej. No i teraz tutaj przejdzie nam przykleić nasz coś mi się tutaj proszę Państwa skleiło, nie? Teraz przyjdzie nam przykleić nasz kwadrat tu w środku. I to było to, jeśli się nie mylę. Tylko że ja sobie zasłonię całą tą huśtawkę piękną. Ja sobie tutaj przykleję ten kwadrat, to ja zasłonię sobie tą całą huśtawkę. A znowu jak nie przykleję tam do końca tego kwadratu, no to będę widzieć połowę tej huśtawki, tak? Bez sensu. A jeszcze tak sobie teraz pomyślałam, gdybym to tu przykleiła. Gdyby mi to tak się podnosiło. Nie. Ja to może po prostu zostawię tak jak jest, co? Co wy myślicie na ten temat? No ja myślę, że tak to właśnie zostanie. Bez tego kwadratu. Tutaj mam ozdobę. I tu sobie po prostu przyczepię listki i kwiatki. Pieseczek to niekoniecznie. Ale mam tu książki takie nieduże. Więcej listków, opatrz chmur, tu może bym sobie ten rower przykleiła pod tą ławkę. No i motylka. Patrzę, co mam wycięte, żebym nie musiała teraz jeszcze wycinać, nie? Ale myślę, że to wystarczy. Tutaj opuścimy sobie tą gałązkę. Widzicie, co ja robię? Nie będę tutaj szalała, wiecie, nie będę tu szalała z trójwymiarem, bo ta kartka nie nadaje się. O Jezusiu. Bo ta kartka nie nadaje się do trójwymiaru za bardzo, bo ona jest już, że tak powiem, dość trójwymiarowa z tym pop-upem. A nie chciałabym, żeby mi się tutaj, wiecie, coś urywało, ale tutaj akurat w to miejsce nie mogłabym chyba, bo mi się wtedy nie domknie. Tu jeszcze sobie przyczepię ten wazonik. Tu na zewnątrz mogę go podnieść trochę. Tym bardziej, że wygięłam. Teraz oczywiście rozglądam się z drżeniem oczu za jakimś trójwymiarem.
Nie mówcie, że ja nie mam tu biermaty żadnej. No, ale wygląda na to, że nie mam. Ale mam pianki, tylko muszę wstać. Tutaj pokuszę się o przyklejenie takiego milimetrowego dystansu. Przykleimy ten dzbanuszek. Całe te listki zasłoniłam, ale już trudno. Chciałabym, żeby to po prostu było udekorowane kwiatkami w każdą możliwą stronę. Na zewnątrz. Na zewnątrz trochę podniosę te elementy, żeby nie wiało nudą, ale oczywiście nie trzeba. Oczywiście, że nie trzeba. Tu rzucę jeszcze te książki. No jeszcze wrzucę te książki, też je podniosę. Tu z tej strony na dole muszę dokleić drugą część pianki, taką niedużą, no bo potrzeba utrzymać poziom, tak? Trzeba utrzymać poziom. Ja nie mam mniejszego tego listka. Na pewno mam. Na pewno mam. Tutaj na dół tak bardzo nie chcę dojeżdżać, bo chciałabym, żeby tam można było otworzyć, nie? Przytrzymać za coś. No i tu jeszcze damy jedną piankę. I tutaj przykleimy tą różyczkę. I mamy teraz dwie różyczki, mamy książki. To jest ewidentnie za wielkie. A na drugą stronę przyczepię motylka do tych kwiatuszków. Nasza solenizantka do tej kartki nie jeździ oczywiście na rowerze, nie? Ale może ją zmotywuję. Nie sądzę, bo to jest solenizantka, która już trochę lat ma. I jakoś chyba nigdy nie była
wiecie, fanką roweru. W czasach, kiedy była dzieckiem i małą dziewczynką, no to rower nie był jakby najbardziej popularnym środkiem transportu. Szczególnie dla dzieci, bo dla dorosłych był i owszem. Znaczy, kiedy wynaleziono rower, to ja mniej więcej wiem, tylko teraz tak się przez chwilę zaczęłam zastanawiać, kiedy on się stał taki popularny, na tyle, że wszyscy chcieli mieć rower, i dzieci, i dorośli, i zaczął sprawiać ludziom frajdę, nie tylko był takim, wiecie, no po prostu środkiem do przemieszczania się, ale kiedy zaczął nam sprawiać naprawdę frajdę, to tego nie wiem niestety. Ale myślę, że było to dość dawno temu. Jeszcze muszę popracować nad wygięciem tego naszego, żeby nie było widać, że tam jest pianka pod spodem. No dobrze, no to... A, jeszcze rower muszę przykleić, no przecież już... Nie ma tutaj wielkiej kompozycji, bo kompozycja miała być na tym kwadracie, tak? Ale że no, wycięłam cały ten kwadrat. Myślę, że ja to jednak mimo wszystko na 1 mm podniosę. Tylko gdzie ja mogę ten 1 mm? No wszędzie, gdzie chcę mogę. No myślę, że ja to podniosę trochę, żeby to nie było takie płaskie. 1 mm to naprawdę nie zaszkodzi tej kartce. Miała być kompozycja na tym kwadracie oczywiście, no ale zrezygnowałam z kwadratu, gdyż zakrywał mi najładniejszą część tej kartki, czyli ten papier. Więc no... To byłby koniec naszych dzisiejszych tutoriali. Zrobiłyśmy kolejną kartkę do koperty. Dosyć prosto. No tutaj to naprawdę nie było żadnych wymogów, że tak powiem, koncepcyjnych. Naprawdę jedna z prostszych kartek, które proponowałam w tutorialach. I nawet mi wyszło. Z dwoma co prawda prototypami do zrobienia tej kartki, ale ten pierwszy prototyp, on był bardzo wiotki i ja się bałam, że jak wezmę papier gruby, to może coś nie wyjść. Dlatego no, wziąłam sobie po prostu kartkę A4, na pół przecięłam i pokombinowałam trochę, jakby to mogło wyglądać. Chciałabym, żeby było widać, że to jest bujawka, tak? I przed bujawką stoi rower. No, trochę mogłam do przodu przesunąć, ale dobra jest. Jest jak jest, nie? Myślę, że tak wygląda kartka, a myślę, że wyszło nawet fajnie. Znaczy, zwykle te kartki z tutoriali wychodzą fajne. No, niech żyje skromność, ale jak już tam gdzieś pisałam, skromna to już byłam. Więc no, wydaje mi się, że te kartki z tutoriali wychodzą naprawdę fajnie i że one nie są takie oczywiste, nie? Że no, ja wiem, że ja jakby zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest mój własny pomysł, że ja też pracuję z pomysłem kogoś, od kogo się tego nauczyłam i teraz przekładam to na własny pomysł, na własne elementy, na przykład zrezygnowałam z tego kwadratu, tak? Robię kompletnie inny wymiar, robię inaczej kompozycję i wiecie, w ogóle staram się, żeby te moje kartki były, no nie były takie same, tak? Teraz ją też powózkuję. Nie miałam tego w ogóle w zamiarze, ale nie podoba mi się, że tutaj jest tak bardzo biało. W ogóle mi się to nie podoba. Ta ramka jest za duża. Ja
No, ja nie lubię takich dużych ramek, tak? Dla mnie ramka 1/8 to jest po prostu szok. Nie lubię takich dużych ram. Więc no, teraz sobie to troszeczkę zneutralizuję tym różem. A różu w tej kartce dostatek, więc nie będzie tak źle. No z tyłu oczywiście zostanie dołączone moje logo. Środku też może być troszkę potuszowane. Ten tusz przede wszystkim, nie potuszowana, tylko powoskowana. Ten wosk przede wszystkim pięknie pachnie, więc dodatkowy efekt zmysłu będzie mógł być użyty w podziwianiu tej kartki. Muszę ją trochę bardziej po włosku. Okej. No i teraz to już naprawdę koniec. Tak wygląda powoskowana. Trochę musiałam zneutralizować tą biel, bo naprawdę wydawało mi się, że to jest za dużo szczęścia z tą bielą. I teraz jak jest powoskowana, to uwierzcie mi, wygląda dużo lepiej. Nie odcina się tak ta bardzo biała ramka od tej kartki i naprawdę wygląda to dużo lepiej niż z tą ramką. Dlatego to powiem jeszcze raz, no ja nie jestem zwolennikiem dużych ramek. Dla mnie 1/8 papier mniejszy od bazy to jest wystarczająco, bo to wtedy oznacza ramkę na wymiar 1/16, to jest jakieś 2 mm chyba, albo nawet niecałe 2 mm, więc jak jest 1/8, to już jest dla mnie naprawdę zbyt dużo szczęścia. Ja jeszcze dotnę tutaj tą jedną gałązkę. Ciekawa jestem, czy ona mi się tu zmieści. Gdzieś ją tu miałam. Chociaż to nie jest ta. Ale bym ją tu docięła, ale jej nie dotnę. Zastanówmy się, czy tutaj nie dać jeszcze jednego kwiatka. Jeszcze jednego listka. Czy to nie będzie lepiej wyglądać? No. I tak właśnie ja pracuję z kartkami. A jak wiemy, kartka, jeśli jest na sprzedaż, to powinna być zrobiona w takim czasie, żeby nam się to opłacało, tak? Czyli nie wiem, jaki tam jest opłacalny czas teraz dla każdej z Was. Nie mam pojęcia, bo ja nie robię kartek na sprzedaż. Znaczy robię, o, robię, robię, robię. To źle ujęłam to. Chodzi mi o to, że ja nie robię na takie zamówienia, jakby to powiedzieć, stałe, tak? Że wiecie, mam tam jakąś grupę odbiorców, którzy regularnie na jakieś tam okazje zamawiają kartki. No to ja tak nie mam. I dobrze, bo ja nie mam czasu na to. Ok. Teraz niedobrze to wygląda. Czy ja to jeszcze mogę oderwać? To ja tak nie robię na zamówienie i ja robię na takie zamówienia, wiecie, że tam ktoś znajomy wie, że ja robię kartki, więc zadzwoni i zapyta, czy nie zrobiłabym na coś tam kartki. Natomiast z pola zamówienia raczej nie przyjmuję, tak? Bo nie mam działalności i wiecie jak to jest, nie? Lepiej, żeby nie można się było do człowieka przyczepić. Więc tam wiecie, do pracy, ktoś poprosi czy coś, to owszem i bardzo chętnie. Bo to są tam wtedy kartki za symboliczną cenę albo w ogóle bezcenne. Ale generalnie tak to u mnie wygląda, więc
W ogóle zgubiłam wątek, co chciałam powiedzieć, ale no mam nadzieję, że to uda się wyciąć z tego mojego durnowatego gadania. No dobrze, to na dzisiaj wszystko. Tak się prezentuje moja karteczka. Bardzo, bardzo, bardzo zachęcam do jej zrobienia. Tak wygląda. Tu będzie stempel i tu będą życzenia. To już zobaczycie na fotografiach do tego tutorialu. Nie wyklejam tego środka, jednak stwierdziłam, że to bez sensu. No, stwierdziłam, że to bez sensu. Nie będę tego wyklejać. Niech będzie białe, nie przeszkadza mi to. Tak wygląda moja propozycja na dzisiejsze tutoriale Izumi. Jest to kartka pop-up. Taka rozkładana, może być równie dobrze używana jako karta albumowa. Więc pewnie w którymś tam albumie, który będę robić w najbliższym czasie, poza tym jesiennym, harmonijkowym, to może się nawet pokuszę, żeby taką kartę zrobić. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Żegnam się z Wami ogromnym serduchem. Zapraszam do filmów, które się tutaj za niedługo pewnie pojawią albo już pojawiły. Zapraszam do pozostawienia po sobie jakiejś wiadomości. Dziękuję serdecznie wszystkim osobom, które komentują moje filmy. Bardzo Wam dziękuję, bo to oznacza, że te filmy się trochę jeszcze poniosą. Komentarze są bardzo pożądaną reakcją przez algorytm nie tylko YouTube'a, ale w ogóle wszystkich mediów społecznościowych. Więc bardzo Wam za to dziękuję. Do zobaczenia w następnym filmie. A będzie to kartka halloweenowa. Pa!